zaczynamy. O, zobaczcie, jak ucho. Na piasku się ładnie testować. A to gdzieś trzyma. Ja pierdzielę, Romek, to masz więcej niż w sklepie. Tego typu Benz. Jest, kochani, kurde, nie mogę w to uwierzyć. Nie. I ten atak suma zarejestrowali kamery, które są. Się nie da ukryć, tu jest wszystko nagrane. O, później. No widzisz od tyłu, jak zatakuje? Popatrz, aż. Tak, lekko. Ja widzę, jak mi dopływa. Dobra. To... Dobrze, zapytam. Dawaj. Ryby, 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 siema, witajcie. Tym razem nietypowo zaczynamy. Jest Romuś na pokładzie i Kuman. Także totalny, ale to totalny spontan. Tego się po prostu nie dało przewidzieć, bo nie mieliśmy dzisiaj w ogóle jechać na ryby, tylko jutro. Ale jest tak piękna pogoda, że stwierdziliśmy, że wsiedziemy w samochód i zamiast zrobić co innego, co zrobimy później, to pojedziemy na ryby. Tak więc zabieram chłopaków na Rzemień, bo jak wiecie, Romek jest Sieradza, a Kuman Sosnowca, więc na ziemi podkarpackiej ja będę ich przewodnikiem. Spróbujemy dobrać się do sandaczy, ewentualnie szczupaków, jeżeli sandacze nie będą chciały z nami współpracować. I dla odmiany nie pojedziemy na Czarną, Sędziszowską, tylko pojedziemy na Rzemień, gdzie te gatunki również są. Zaczniemy od Nąkili, pewnie później przejdziemy na Trójeczkę. A jeżeli to widzicie, to pewnie coś się działo, także zapraszam, zostańcie z nami. Juhu! Zaczynamy! Tak, hello. Więc to, pogoda fajna. Co, takie zawody czy co? Pogoda chyba, nie? Rzadko w sobotę też jest. Ale sprzętu napakowane. Pokażę wam moją tajną przynętę na dzisiaj. No kopią tutaj, pogłębiają. Będzie chrzestną. Pogłębiarka pracuje, to jest zbiornik numer 3, ale tu nie będziemy łowić. Idziemy jedynka i dwójka. Na łowisku, troszeczkę ciszę zakłóca ta pogłębiarka, ale to nic, damy radę, będziemy prawie pewnie ze 3-4 godziny max łowić. I tak teraz już się o 16 ciemno robi, więc to jest taki deadline, gdzie skończymy. Większe przynęty też, powiem wprost, stosujemy, ja już wam pokazałem to kopytko, chłopaki podobnie, ale kombinują kolory różne, gramatury główek i tak dalej, tego typu Benz. Próbujemy. No a co przyniesie dzień, to zobaczymy. Patrzcie tutaj, jak oglądacie, śledzicie filmy, to wam od razu pokażę, jak wiatr sponiewierał ten lasek piękny. Tu już praktycznie do końca nie ma tych drzew, które były. Ja tu kiedyś dronem też latałem, to wróćcie do tych filmów, bo takie spustoszenie natury. Podejrzewam, że... Bo teraz jest taki ten okres wietrzny, że jeszcze może wszystko do końca wyłamać, nie? Tak pewnie jak przyjdę za rok, może za dwa, nagram wam tutaj i powiem tak, pamiętacie te brzuski, które tu były? Oby tak nie było oczywiście, nie? Po drugiej stronie łowiska Paweł siedzi, bo go wypatrzyłem. I chyba Stasiu, ale jeszcze nie jestem pewien na 100%, ale tak mi się wydaje. Pójdziemy później na tą drugą groblę, przejdziemy się przywitać i poplotkować. Jedziemy. Próbujemy, nie? Na razie bez wyników. Są rośliny, są zaczepy. Gałęzie też powpadały do wody, te co wiatkoławą drzewa. Nikt z nas na razie jeszcze nie miał kontaktu z rybą, co nie znaczy, że zaraz ten kontakt nie nastąpi. Mam nadzieję, że to będę ja, ale chłopakom też dobrze życzę, bo wy będziecie mieć z tego frajdę jakoś. Kontakt z rybą był. Przed chwilką. Niestety nie wciąłem jej i dwa szarpnięcia i puściłem. A coś ty masz, taką króciutką wędeczkę? Tak, niecałe 2 metry, 190, parę, 198. Tak? Kurczę, o, coś ruszyło. Zaatakował pięknie, tylko że go po prostu nie zdążyłem wciąć. On tylko dwa razy szarpnął i puścił. Brzoza się tak nie zachowuje, a trochę gałęzi tutaj wrzucą. Duży główek się nie da, bo jest płytko. Tak, 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 właśnie.
trochę przypadają. Ile parkocny idzie. Zobaczcie, Romek na takie przynęty łowi. Przeźroczyste, delikatne, mniejsze od moich dzisiaj. Tak. Naturalnie, słońce jest, to bardziej naturalnie trzeba zobaczyć. I ten wiatr jest niestety paskudny. Ale na sandacze podobno Sati mówił, że jest, musi być wiatr i hafalka. No musi, ale wiesz, no trochę czasami jest za mocno, nie? Bo byśmy mogli dać większe główki, no ale to jest płytko. Idzie no. Normalnie po takich kynchach brzydkich i co. A to piątkę masz? Tak, to jest chyba piątka. Fajnie leci, o, bo pod drugi brzeg, no ale trzeba się ustawić tak, żeby nie było balona. A widzisz ten w ogóle opad na szczytówce? I tu akurat ciężko widzieć, bo siedzi w tych chaszczach, nie? Powinna szczytówka na piasku tu się ładnie wyprostować. Tak. A tu widzisz, trzyma. Chała budzie go trzymają. Czyli one po prostu już te liście tam gniją. Liście, to jest dużo tego drzew, to wszystko leci. Gałęzie, liście i to nie jest piasek, tylko jest takie... Na tamtym zbiorniku może będzie... To pójdziemy, się. Będziemy wracać tamtym, nie? Powinna się ładnie szczytówka wy... Prosto, o, tu trochę poszła. Taki... O, coś tam. Coś dziubło? Dziubło albo był zaczyn. Ale miałem, dwa brania dzisiaj już były. Kuman miał, kurde, już kontakt. Gdyby ktoś z was zastanawiał się kiedyś, jak wygląda brzoza od spodu, to właśnie tak. Strasznie tak te korzenie zamiast w dół płytko tutaj rosną. O. Dlatego te drzewa się wywracają. Podmokły teren prawdopodobnie i mamy to, co mamy. Jest, kochani, kurde, nie mogę w to uwierzyć, po prostu. Nie wiem jeszcze, co to jest, ale tak pieprzną, w ogóle hamulec gra. O, teraz się wyłoży, patrz. Szczupak chyba, tak. Ale wyskoczył przed chwilą. Przed chwileczką wyskoczył, bo wyskoczył nad wodę. Jak to się mówi? Szczupak. Ładny wymiar jest, jak nic. Jest. Jesienny szczupak piękny. Za bokiem. Ledwie? Nie trafił. O, kurde. Nie trafił. O. Jest tam, jest. No nie prawidłowo zapięty, ale jednak, kurde, no. Ja ci kręcę. Godzina łowienia. Gratulacje. Dzięki, kumanku. To zrobimy fotkę, nie? No jasne. Czekaj, miarka. 55 chyba. 55. 57. No. 57. Elegancki. Dobra, zdjęcie zrobimy jeszcze. Ale fajnie walczył, nie? No. Normalne robi to zdjęcie? Piękne. Gratulacje. No strasznie się cieszę. Jest liczna wesnika. Ładny. Mam nadzieję, że to dopiero początek dzisiejszy. I do wody. Ekstra, ekstra, no. Jestem przeszczęśliwy. Po to tu przyjechaliśmy. Kurde, chłopaki, tego wam życzę. Zobaczyć, jak wam się zachce łowić. Przed chwilą mówię, już głodny jestem. Może coś myślałem, możemy to zrobić. A tu bam, jest. Ryby, ryby, ryby. Rybka ogólnie konkretna. Fajna gdzieś taka wypasiona. Takie 57 cm na wiosnę, to są chude sznurówy, a już pod koniec sezonu to już są fajnie wypasione rybki, nie? Już są takie odkarmione, nie? Jest różnica między na przykład 40 w maju, a 40 kurde w sierpniu, nie? I one zupełnie inaczej wyglądają. A tutaj mamy pięknie 7 cm ponad wymiar. Lucio głodny, dobrze, że go nie zjadł. No kochani, powiem wam, że ręce pachną mi nareszcie rybą. Jest, 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 jest. No przeszczęśliwy jestem. Może to nie jest gigant. Tam pewnie będziecie pisać, że podnieca się taką małą rybką. Tak właśnie się podniecam. Jestem przeszczęśliwy i super spędzona sobota. Po prostu Mam tu taki mały pieprznik trochę w tym, ale trzeba szukać czegoś cięższego, bo mamy taki wiatr, że
Główki poniżej 3 gram po prostu. Piękna brzmięta. To są liście. Sprawdzałem się. Na to miałem 2 brania i chyba wracam z powrotem do tego, niepotrzebnie chyba zmieniałem. Czy ten żółty kolor ładnie wiruje w ogóle przy podrzucaniu i przy opadaniu wiruje, także bardzo fajnie to wygląda. Przynajmniej nam się podoba, nie wiem jak rybę. Chyba się podoba, bo już 2 brania na to były niestety nieudane za... Czekaj, no patrzcie, jak okoń. Ale lekki się, nie jest wcale ciężki. To już jest wiekowy, to co dostałem od znajomego, który się pozbywał swojej kolekcji. To buleniowe. A tu jeszcze jakiś też taki mini jerk? To są pływające chyba. Aha, pływające. Wiesz? W ogóle. Są zmiana taktyki? Nie, na razie ten, Kuman coś próbuje, wiesz. Ja wracam do tej, którą miałem. Podglądam, co ma w pudełku. Romek tu widzę, o kurczę, od razu. Byś wiedział, jaki Romek ma ten. Co? Magazyny, kurde. No patrzcie, co w torbach. I to jest normalnie maniak. I jeszcze oprócz tego ma ze 3 takie. Ja pierdziele, Romek, to ty masz więcej niż w sklepie tego. Co? Te są najlepsze. Okoniowe skarby. To na okonia teraz będziesz próbował? Teraz właśnie na okonia. Odpuszczasz już szczupaki i sandacze? Tak, na razie tak, zobaczymy. Ale zrobimy czebureszkę, zrobimy. A co to za worki? Jakieś takie? To są właśnie flagmany. Aha. Zobaczysz, jakie one są miękkie. To mogą być flagmany. One są jeszcze dodatkowo zapachowe. Co ty nie powiesz? No. Ale to takie... Ale śmierdziuchy czy pachną? Zobacz, jakie to jest miękkie. Pomąchaj. Szprotka. No. No, kurczę. Zaraz, jakie. No pomąchaj sobie, Kuma. Pokaż, nasączone, nie? No. Nie, jest rybka. Chrupnąłbym to, bo trochę głodny jestem. Dawaj. A najlepsze okoniowe? Ja nie wierzę w takie te zapachy. Ciężko strawne, ale masz... możesz spróbować. Nie no. Słuchaj, no zobaczymy, masz, kurde, masz. Może Rzymek nam akurat udowodni to i pokaże, że coś weźmie. No. To jest loteria. Szukaj tychy. To jakie? O. Czerwone. No okonia najlepsze to jest moja tak zwana tajna broń. Motrol Oil z pomarańczką? Też. O. Czy to są dwa różne kolory? Dwa różne. Ale to jest masz jeszcze z brokatem. Zobacz, super, jakie słońce. Jakie to jest miękkie. Jak to ładnie pracuje. Jak to pracuje, to na czebureszkę dać. I to też pachnie. A też śmierdzi, no. I to wtedy strasznie chodzi. Delikatne takie, no. Szkoda, że nie ma słońca, nie? Bo jeszcze brokat by się w tym, nie? Brokat taki ciemny. No są różne kolory akurat. Albo różowy taki. No widzicie, nie jeden, na przykład ja, jakby mi to Romek wszystko mówi tak, Łukasz Kumarze, wybierz sobie coś, załóż, to miałbym problem naprawdę się odnaleźć po prostu, żeby coś właściwego. Za dużo, żeby podjąć decyzję. Za dużo, Romek, za dużo. Człowieku, to nie jest za dużo, w samochodzie on ma takich toreb z 3 jeszcze. Tak? Widziałem i to nie jest, kurczę, coś i to większe, naprawdę. Jest tego. Świetne, zaopatrzenie ma takie, że sklep powinien otworzyć. No nic, panowie, no. Trzeba się brać za łowienie. Słoneczko już zachodzi, za chmury. Jest godzina 13 w tym momencie. Czekajcie, bo w tym kapturze dziwnie wyglądam. Ale zakładam kaptur, bo trochę wieje i jest mi zimno, nie? 13:08. Mam nadzieję, że będzie widać. O 16:00 będzie ciemno, także... Też, ale też musimy coś zrobić, co wam powiedziałem na początku filmu, że coś odłożyliśmy, żeby zrobić później, żeby móc iść na ryby. Nie mogę powiedzieć niestety, co to jest, ale... zgadujcie w komentarzach, co tam będziemy robić później, że to chcieliśmy najpierw tu przyjść, czego nie możemy powiedzieć i nagrać, a ci, co zgadną, to ja im po cichu nie dam serduszka, chociaż może jak fajnie napiszą, to dam, ale będę łapkował te wasze komentarze, także zachęcam serdecznie. A my zabieramy się za łowienie, no bo 3 godziny max zostało, a jeszcze kurde, no przypominam. Nie ma na razie nic. Ja na razie król mam, jest, ja jest mam. Tylko jeden. Ale król jest tylko jeden. W końcu pokazałem jako gospodarz na podkarpackiej ziemi, że można. Przynajmniej chłopaki wiedzą, jak im powiedziałem wcześniej, że ich wciula nie robię, że tu nie ma ryby. Także ryba jest, tylko trzeba się na pewno natrudzić. Jedna jest. Tak, na pewno jedna jest. Nie, ale pięknie się spławiał tam karp. Romek, wybrałeś w końcu? Tak. Powiem wam, co wymyśliliśmy. Robimy tutaj jeszcze parę rzutów. Tam są zaczepy, więc Romek na lekko spróbuje się dobrać do okonia. 10 minut, spadamy do auta się przebrać, przezbroić i atakujemy ten drugi zbiornik, bo tam, jak wiecie, są naprawdę duże szczupaki. Duża przynęta,
spróbujemy się do nich dobrać. O, i taki jest plan. No, chłopaki tutaj rzucają. Ja z innej perspektywy rzadko tutaj dochodzę do tego miejsca. Bo mi się po prostu nie chce, tutaj nic ciekawego nie ma. Ale dotarłem do samego końca tego pierwszego stawu. Jedynki. I udało mi się wypatrzyć okonia. Niestety zdechłego. Być może ktoś go przyciął. Chociaż nawet nie wiem, czy to okoń, nie widzę. Wyblakły. Stawiam na, chyba, że to okoń. Ale ręki sobie obciąć nie dam. No i dużo zaczepów, dużo patyków, więc nie idę dalej. Zresztą tu już podmokły teren się robi, to już sobie daruję. Zobaczcie, na drugim brzegu udało mi się uchwycić Pawełka ze Szwecji w bluzie łowcy. No, mam nadzieję, że tam zaraz dojdziemy. No ale jeszcze przed nami kawał drogi. Wydaje mi się, że właśnie, że nam sztucznie podciąga ten wiatr rowerki, gumki, wszystko co mamy. No na pewno. Robimy coś cięższego. I tam uderzamy. Tam. Tam będzie można dalej rzucać, bo tam mam... Kurczę, ilu gramowe rzuty w siłce? Chyba i dziesiątki. No tutaj jest trójeczka, no to jest trójeczka i tak się rzuca na 3/4 szerokości, nie? Tylko, że ja mówię, no jest problem z wiatrem ściągłem. Robi się balon. Proszę, jak zwykle gospodarza witamy, łowiska. I Stasiu coś nieprawdopodobnego tutaj opowiada. Zdradzam tajemnicę, że nie tajemnica, tylko jest wiadomo normalnie, że było mówienie na stawie jeden. Marek Kosiński z jednej strony, z drugiej strony pan Ciszek łowili na muchy, łowili karuje, to co z powierzchni wychodzi. Tak jest jak moment, się obrócę, bo wiatr wie, żeby było super. O tak, no. No. Jest moment, kiedy płynie bóbr i jest atak suma. I ten atak suma zarejestrowali kamery, które są zainstalowane na tym. I pójdziemy do domku, to ja pokażę, no to żeby dobra, nie było opowiadania, dobra. Że ja opowiadam jakieś niestworzone rzeczy. A to jest, to mam taki patent na złowienie suma grubego. Jeszcze taki sznurek plecie, ciągnie się go za sobą. Sum uderza, tylko musi dobrze ogonem targać. Chodźmy zobaczyć. Nie chodzi. O, tak, przed chwilą nagrywaliśmy. No, kamera, nic się nie da ukryć, tu jest wszystko nagrane. Także jak pisze obiekt monitorowany, to wszystko jest w domku nagrane. Nie? No nie, no to że... A dane osobowe zabezpieczone, żeby ktoś nie powiedział, że udostępniane. Zablombowane dane osobowe są zabezpieczone każdego. Wszyscy wiedzą, wchodząc na teren, że jest ośrodek monitorowany. I wędkarze muszą się z tym liczyć, że podniosą coś, zrobią nieprawidłowego, czy śmieci wyrzucą, będą nagrani na kamerze. Ufaj, ale kontroluj. Dobrze, a teraz szukamy zdjęcia, gdzie kamera nagrywała, kiedy sum zaatakował bobra. I to chcemy pokazać. No, no. Teraz się zmienia dzień, nie? Patrzcie, tylko fajnie. Jest za szybko, wiesz? Nie, nie, bo fajnie widać, jak słońce wschodzi i jak ten... Jak się przesuwa. Jak się drzewa przesuwają, no. Fajnie to wygląda. Już bobr, który gdzie, płynie... Gdzie ten bobr? To. Tam już... To jest bobr? Ale on wchodzi już za nim wcześniej. A to teraz na spowolnieniu jest? Tak. Nie, teraz masz normalnie. Jedną, drugą spowolnienia. Chcesz normalne... Dlaczego? Bo ja nie widzę tego bobra w ogóle. Ma spowolnione. O, tu jest. Aha, tu płynie. Bo on tam miał atak, uderzył w tą stronę, a uciekał, nie? Później zaczął uciekać. Aha, no jest bobra. Jest bobra, ewidentnie. Widać pyszczek. Będzie 18, 13 i 12 sekund i będzie atak. Patrz, bo jeszcze się kamera raz wróci i dopiero będzie atak. Aha. I wtedy zobaczysz, teraz będzie już dochodzą sekundy, w których będziesz widział. Może ci dać wolniej jeszcze teraz? Nie, dobrze jest. Jest. O kuźwo, ale czekaj, czy on zanurkował może? Nie, to jakby zobaczyć na wolnych,
Tam widać, że to jest nie, ogon. Nie, to ogon, przecież on ogonem wyrzucił i to jest, i został tylko lej jak po bombie i tyle. I po bobrze. Po bobrze. No nie było później go widać. Ale później jeszcze raz, tylko jeszcze wolniej. No i teraz będzie... Dobra, teraz macie maksymalne zwolnione tempo, po klatce idzie i... No nie wiem. Zaraz zobaczymy. O, widzisz od tyłu, jak go atakuje? Popatrz się. Patrz. Aha, no. Kurde, no teraz jestem w stanie w to uwierzyć. Teraz od tyłu dostęp szczęścia. Ale wiesz, został lej jak po bombie atomowej. Przeatakowało go i zrobił obrót, nie? Słuchajcie, no napiszcie w komentarzach, jak uważacie, czy waszym zdaniem to sum. No, na tym pierwszym tempie mi się wydawało, że... Bo widziałem, jak bubr nurkuje, jak się przestraszy, chlapie ogonem, daje nura pod wodą, ale na zwolnionym tempie to zupełnie inaczej. I potem widać, bo ten ogon... Całą sylwetkę jeżeli, i ogon było widać. Jeżeli to naprawdę sum, to czekam, aż wyjdą przynęty bobrowe. On ma nagranie. Tak? No, siema. Siemano, witajcie. Ciągnął go nosem. No poważnie, jest nagrane, jak sum, jak płynie bubr i sum go zaatakował. Tak mówisz? No, nagrałem, zobaczysz na filmie. Już nie chcę mi się czekać, bo to się długo przewija, ale... Myślisz, że to jest możliwe? Normalnie nie widać tego za bardzo. No. Ale jak klatka po klatce... Widać, jak on już od tyłu wychodził. No i wy co? Przewróć. Na razie szczupak, idziemy się ten. Idziemy się przezbroić. Co, spodenki? No. Ale tam się nie zacięły. Wodoodporne, w końcu ciepłe mam. Jakieś pstryki, pojedyncze branka takie. Na noc jechaliście? Do 11. No. Ty, ja was później dopiero tam założyłem. Nie widziałeś nas tu jakiś? Nie. Ja was dopiero później tam założyłem. No to siedziałem zaraz, nie? No i ile? No ale co, połowiłeś coś dzisiaj? Karp. 4 kilo, człowiek. I tyle. Potem mi coś podjechało na jeden wędce, ale to nie zdobyłem u Stacha, to nie zdążyłem. Dobiec i... Ale u Stachu też był? Właśnie myślałem, że to Stachu się... No. A jesiotra złowiliście? Nie, jeszcze. Jesiotra jeszcze nie ma, nie złowiliśmy. Bo zarybili jesiotrę. Wiem. Ale co o dziwo, jest jesień, łowiłem na śmierduchy, a pobrało mi, bo założyłem ananas brzoskwinia, pobrało mi ananas brzoskwinia. No to nie ma reguły, nie? Ten jeden karp, o tej porze, no. A miałem założoną kulkę 20 mm czosnek. To jest to, że one się tu boją dużych przynęt i dużych haków. Bo miałem haczyk czwórkę, a pozmieniałem na dziesiątkę i na kuleczkę tam 8 mm, nie? Na pop-upa. Nie, to jest kulka. I tam 8-10 mm, nie? I to mi, i na to mi pobrało. Później pozmieniałem na mniejsze, miałem nawet bałwanka zrobionego, nie? Żeby mi podnosiło na pop-upa, tak samo czosnek i pop-up był squida i... Podjechało raz i puściło. Tyle. Lucio, sprzęt powymieniałem. No widzę właśnie, że to jakiś kurde nowy wózeczek? Czy ty wszystko wymieniłeś? Wymieniłem wszystkie wędki. A co ci się stało? Chciałem wymienić. Kupiłem sobie Foxa Horizony. Powrotki Shimano. To z górnej półki raczej. Czekaj, co? To przyjedź później. Kupiłem łódkę zanętową. O kurcze. To z grubej rury, panie. Totalnie. Teraz w sierpniu wszystko, w sierpniu, koniec we wrześniu gdzieś tak wszystko wymieniałem. A czy jest ta taczka? Moja. Ale firma? Dama. No. Wiesz, dama. Wygląda zacnie to. Uważaj, bo wiem. To jest właśnie jedno kółko. Trzeba uważać przy pakowaniu i przy rozładunku, nie? Bo jakbym, ale to jest znowu jak jadę po takich wertepach, to jest lepiej jednym kółkiem jechać jak dwoma. Tak, Stachu ma już zamach na kolejkę, on sobie wie, on tam w ogóle z euro wysiłku, nie? Środek załapać ciężkości. Tak. Środek ciężkości, ale ci się fajnie się trzyma to. Kupiłem łódkę Viking Boata. Z echosondą, z GPS-em, także jak wypływam na łowisko, no. Zapisuję pozycję. Zapisuję mu home'a, tak żeby mi wiesz. Włączam tylko pozycja, go. I dojedzie do tego. Bawię się wędkami, ona sobie sama dojeżdża, tak samo wiesz, jak wypływam na łowisko, nie? Tam jedynka, dwójka, mogę 30 kanałów mam do zapisania. Czyli nęcisz punktowo sobie. Typowo. Ona ma tam rozbieżność do metra. Jak dopływa, ja widzę jak mi dopływa do. Zapytam. Dawaj. A naszą ciszę, kochani, nie wiem, czy to jest Black Hawk. Tak, Black Hawk. Tak. Tylko nie wiem, czy wojskowy, czy policyjny.
Słuchajcie, no jesteśmy na grobli, zmieniliśmy na większe przynęty. No i prawdopodobnie jeszcze zostaniemy 20 minut, bo jest za 23. Najprawdopodobniej wszystko na to wskazuje, że już tych brań dzisiaj nie doświadczymy, no ale było super, naprawdę dużo się działo. Napiszcie o tym pomrze, co myślicie, co wam wcześniej pokazywałem. Jest o czym podyskutować. No i kurde, koniecznie zostawcie łapkę w górę, bo dzięki tym łapkom widzę, że wam się podoba, a nie tylko to marudzenie odwieczne w tych komentarzach, ale wam zostawiam te komentarze, no jak chcecie to piszcie, nie ma problemu, jak najbardziej. Kochani, te osoby, które są nowe, zapraszam, kliknijcie przycisk subskrybuj i będziecie dostawać informacje o nowych filmach. Nowy film jest zawsze w piątek o 19, bo zaczyna się w piątek o 19 na kanale Łowcy. Buziak dla moich patronów, jesteście wspaniali, bardzo wam dziękuję. Dzięki wam mogę się rozwijać i robić przeróżne rzeczy, które robię. I ostatni raz z rzemienia ryby, 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 cześć. Dołącz do obozu Łowcy, klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd.